Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej części modlitwy eucharystycznej. Sprawując pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony w Duchu Świętym, składa Bogu Ojcu nieskalaną ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni nie tylko ofiarowali świętą hostię, lecz by uczyli samych siebie składać w ofierze i by z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej jednoczyli się z Ojcem i między sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Po ofiarowaniu Bogu ciała i krwi Chrystusa kapłan rozpoczyna modlitwy wstawiennicze, które wyrażają prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz, że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków, tych żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. Modlitwa eucharystyczna kończy się doksologią. Wyraża ona uwielbienie Boga, a jej potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem jest aklamacja Amen. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Zapraszam Was do tego, byście zostawili po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, lajku bądź subskrypcji. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich uczniów. Szczęść Boże i do zobaczenia.